Dzień dobry, vlog jakość Artur Mydlarz. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj powiem Ci, dlaczego musisz dużo się uczyć, kończąc studia, żeby dobrze wykonać zawód. Bo niestety studia nie przygotowują nas do zawodu. I wiele osób mi to potwierdziło, gdy napisałem o tym post na mediach społecznościowych. Zapraszam. Jest taka sprawa, że nie mamy wieszaka, ale kupimy go sobie w nowym biurze. Będziemy zmieniać biuro, będziemy przenieść się do większego biura, tu obok, niedaleko. Także fajnie się nam to rozwija, Akademia Nowa Cerdi, Szkoła Jakości. Ale wracajmy do tematu głównego. Napisałem dość ciekawy post na Facebooku, na LinkedInie o tym, że studia niestety nie przygotowują do wykonania zawodu i fajnie by było, gdyby na studiach przez pół roku był taki przedmiot na temat tego, jaki zawód możesz wykonywać, jakie są możliwości kariery, gdzie możesz się zatrudnić, czego oczekuje od ciebie przemysł, jakich kompetencji, jakich umiejętności i ile możesz zarabiać. No wiem, że to jest trochę utopia, ale przynajmniej podanie widełek i pokazanie ludziom, że możesz być inżynierem jakości dostaw, możesz robić to, inżynierem jakości procesu, możesz robić to, inżynierem jakości klienta, możesz robić to, możesz być technologiem, pracujesz tak i tak, możesz pracować w korporacji, możesz w firmie rodzinnej, możesz pracować w firmie usługowej też przy szkoleniach jako inżynier jakości, możesz szkolić na przykład. Naprawdę pozwoliłoby oszczędzić bardzo dużo czasu. Mi zajęło półtora roku, żeby znaleźć swoje miejsce. Półtora roku straciłem, pracując po omacku. I to jest niebezpieczne też dla wielu ludzi, bo wielu ludzi się w tym momencie, na początku swojej kariery, no, zamyka. I zaraz Wam opowiem dlaczego. I powoduje to też bardzo utrudnienia w ścieżce kariery i budowaniu jej świadomie. I też będę chciał to zmienić. I też Wam o tym powiem na końcu. Dobra, chwila przerwy od pracy, bo 2,5 godziny non-stop. Przygotowuję się do spotkania, bo dzisiaj wieczorem, jak to nagrywam, jest czwartek. Mamy spotkanie z Michałem Jezuskiem w sprawie kariery inżyniera. Nagranie będzie gdzieś tutaj dostępne. I właśnie chcemy zmienić tą sytuację, która jest w naszym kraju, jeżeli chodzi o to, co robią uczelnie wyższe, a czego oczekuje przemysł. A nie jest za dobrze i wiele osób to potwierdza. Zaraz Ci narysuję, dlaczego nie jest za dobrze. Potrzebuję minuty. Może w tym wieku dźwigał stary człowiek i może. Ok, mamy tablicę, więc będzie mi łatwiej wytłumaczyć, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje i dlaczego źle jest, że tak się dzieje. Jeszcze lampę wyłączę. Dlaczego studenci, młodzi inżynierowie zaraz po studiach mają utrudniony start w pracy zawodowej po studiach technicznych? Sam tak miałem. Skończyłem fajną uczelnię, super się tam uczyło, fajnych rzeczy się nauczyłem, ale było one bardzo, że nie bardzo, ale nie spełniało one oczekiwań przemysłu. Po skończeniu studiów ja nie wiedziałem, jaki zawód mogę wykonywać, co mogę w ogóle robić, jak te zawody wyglądają, co tam trzeba robić w tych zawodach, jak trzeba się zachowywać, jakie wymagane są kompetencje i tak dalej, i tak dalej. Nic z tego nie wiedziałem. Przemysł ma znowu swoje oczekiwania, swoje stanowiska pracy, na przykład Quality Engineer, SQE, Customer Quality Engineer i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że te dwa obszary nie zazębiają się. Uczelnie realizują swój plan jakiejś nauki, które od lat próbują się rozwijać, próbują robić to według standardów. Nie ma w tym nic złego, jak najbardziej popieram to, ale przemysł też idzie w swoją stronę i w swoim kierunku. Pojawiają się co chwilę nowe stanowiska, nowe wymagania i tak dalej, i tak dalej. I brakuje takiego zazębienia, żeby to jakoś spiąć, żeby ludzie, którzy kończą studia, na przykład na czwartym, piątym roku, wiedzieli, jakie mają do wyboru stanowiska, co mogą robić, czy mogą pracować w firmie przemysłowej, czy w usługach, czy w korporacji, czy w firmie rodzinnej i jakiś taki krótki opis, jak to może wszystko wyglądać. Jak można rozwijać tą swoją karierę, jak można dodatkowo zarabiać pieniądze.
I my rozwiązaliśmy ten problem z Michałem dla branży automotive, bo trzeba to zrobić w końcu. Na razie do domu, a w domu wam opowiem, co wymyśliliśmy ciekawego z panem Michałem. No i padła strona inżynieriakości.pl. Dzisiaj, kiedy mamy premierę nowego wydarzenia i nowego przedsięwzięcia z Michałem Jezuskiem, już piszę na wsparcie, pomaga mi też Kuba, który ze mną współpracuje. Mam nadzieję, że to postawimy do 20. Jak to postawimy i zakończę to spotkanie z Michałem, to ci opowiem o tym przedsięwzięciu też tutaj we vlogu. Masakra. Po długich walkach udało się stronę odzyskać pół godziny temu. Dzięki, Kuba, za pomoc. I teraz się tylko przygotować do spotkania na żywo z wami. Ok, jestem już po spotkaniu z Michałem Jezuskiem. W piku było 180 osób. Niesamowite przeżycie. Fajne było to, że opowiadaliśmy o tym, jakie są wymagania w branży automotive, jak wygląda ta praca. Fajne słowa padły z ust Michała, że Polska to jest największym producentem części do samochodówki, do branży automotive w Europie. I to jest fakt i naprawdę potrzeba ludzi do tej branży. Tylko że nie wszyscy znają wymagania i niektórzy się boją. Dlatego my chcemy to zmienić i zaraz ci o tym pokażę. Dlatego właśnie z tym panem Michałem Jezuskiem, którego po prostu uwielbiam i lubię z nim pracować, który ma ogromne doświadczenie w branży automotive, jest też wykładowcą, stworzyliśmy kurs Kariera Inżyniera Jakości w Automotive. Po to, żeby nakreślić, a to o tym wam powiem, że jest taka cena, to za chwilkę, bo to jest masakra też, co robimy. Po co zrobić? Zrobiliśmy ten kurs, żeby nakreślić dokładnie właśnie, jakie są stanowiska w branży jakościowej, co robi konkretna osoba na danym stanowisku, jaka jest wiedza w branży automotive potrzebna, czym są core toolsy, najlepsze praktyki, ale to, co mi się najbardziej podoba, to to, że wybraliśmy te zagadnienia na podstawie tego, czego wymaga przemysł i na podstawie tego, czego nauczył się już Michał i dowiedział, co jest potrzebne w tej branży. To nie jest teoria, to jest sama praktyka. Udało mi się też namówić do współpracy Ewelinę Sokołowską, z czego jestem strasznie dumny, bo i prowadzi ona firmę z współzałożycielem i prezesem zarządu HRQ Engineering, szuka dobrych inżynierów jakości do branży automotive, takich, którzy wiedzą, o co w tym chodzi. Niestety nie ma takich za wiele ludzi na rynku, bo ludzie po prostu nie mają świadomości na temat tego, czym jest automotive, a my tą świadomość chcemy wam zbudować. I tylko teraz, za 247 zł, robimy to dlatego, żeby otworzyć wam drzwi do może lepszego miejsca, w którym jesteście teraz. To jest cały plan programu. Jeżeli chcecie go poznać, wejdźcie na stronę inżynieriakości.pl/kariera. Uważam, że ten kurs powinien być na studiach każdych przedstawiany na ostatnim roku dla studentów, żeby im pokazać, co mogą robić, czy chcą być inżynierem jakości procesu, klienta, dostawców, że muszą znać wymagania ISO, IATF, VDA, żeby wiedzieli, jak napisać dobrze CV. Tutaj właśnie nam pomoże Ewelina z tym, jakie są pożądane kwalifikacje, jak może wyglądać rekrutacja. Tak to powinno być skonstruowane, żeby ta wiedza trafiała do was jeszcze, gdy możecie wybrać, a nie po omacku szukać kariery, a nie po omacku wybierać stanowiska i może siedzieć gdzieś, gdzie wam się nie podoba. Ja mam dużo szczęścia w życiu, bo mogę robić takie rzeczy i mogę wpływać już w tym momencie na to, jak wygląda branża, jak wygląda środowisko i jak wygląda praca kolejnych pokoleń, mówię wprost. I może mówię to donośnie i może powiecie, że trochę zwariowałem, ale nie miałem takich możliwości kiedyś. I też to wynika z tego, że dużo pracowałem, ciężko pracowałem, żeby być tu, gdzie jestem. A teraz chcę oddać to, co mnie spotkało, to szczęście, bo mogę to robić teraz. Niektórzy by usiedli na laurach, ale ja chcę zbudować dla was produkty, chcę dla was zbudować procesy, które wam ułatwią życie, ułatwią wam karierę, pracę, pomogą lepiej żyć. Tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.